Dzień dobry dla wszystkich widzów portali związanych z życiem stolicy Pomorza oraz Śląska oraz w przyszłości jeszcze wielu innych regionów Polski, gdyż się rozwijamy mocno, ale to na razie niech będzie tajemnicą słodką naczelnego, on to będzie oznajmiał systematycznie. Siejemy po całym naszym pięknym kraju i to jest bardzo wzruszające, gdyż media głównie sieją w centrum, w sensie siedzą w centrum, siedzą w Warszawie i z Warszawy radają i myślą, że wszystko to, co z Warszawy radadzą, to w ogóle obowiązuje w całym kraju, a tak przecież nie jest. Najciekawsze rzeczy dzieją się poza stolicą, na tak zwanej prowincji oraz tak zwanej głębokiej prowincji, czyli wszędzie tam, gdzie 40 km oddalamy się od centrum Warszawy. Wtedy nagle życie staje się normalne, ludzie stają się normalni, problemy stają się normalne, chociaż ciągle są problemami, ale są jakieś racjonalne, tak? No ale media ogólnopolskie, główne media skupiają się na tym, co się dzieje w stolicy i z tego żyją i uważają, że to, co się dzieje w stolicy, to dzieje się wszędzie. No nie dzieje się. Ale a propos tego, co się dzieje w stolicy, bo jednak zatrzymam się przy tym pięknym mieście nad Wisłą, chyba tak, nad Wisłą, tak, ciągle jeszcze nazwę Wisła ma Wisła, w związku z tym nad Wisłą. Rano wstałem się, rano rzuciłem sobie okiem na Gazetę Wyborczą, tak, dostaję prokuratę pod drzwi, gdyż moja teściowa wydworuje za wzięciem. Stary na tego kobieta z coraz większym wpienieniem to obserwuje, co się dzieje w tej gazecie, no ale ja tam nie wnikam. No więc w tej gazecie dzisiaj pojawił się artykuł, nie pamiętam nazwiska teraz tego pana, pan Piotr chyba zdaje się, tak mi się wydaje, albo Jarosław, nie wiem, ale to wrzucę chyba taki obrazek, że wiadomo o kim mówię. I zobaczcie, co on pisze. On pisze, że dzięki dzielnemu staraniu się ludzi związanych z lepszą przyszłością Warszawy zwężono jedną z wielopasmówek w Warszawie i w związku z tym, co? Wbrew temu, co mówili ci, którzy mówili, że będą jeszcze większe korki, nie ma korków. No. No to wsiadłem w auto, miałem akurat zatrzymania w centrum, dzisiaj rano pojechałem sobie do centrum, przejechałem przez most, ten taki dolny, południowy, Siekierkowski. Mało taką coś mówi spoza Warszawy, zresztą mówię tak, ten dolny most, który, na którym zawsze stoję przynajmniej z pół godziny, bo są korki wchodzą i faktycznie nie ma korków. Przejechałem przez Łazienkowski, nie ma korków, tak sobie pokrążyłem trochę. Nie ma korków żadnych. Dojechałem w ciągu 11 minut w miejsce, gdzie normalnie jeżdżę przynajmniej z godzinę. Przynajmniej, bo też trzeba zaparkować, a tu nie okłodu z parkowaniem. Zlikwidowano zwężeniem jednej ulicy w Warszawie, rozumiecie? Korki oraz parkowaniem w Warszawie. Gdyż jedynie, że dojechałem 11 minut w miasto w godzinę, to jeszcze w dodatku po dojechaniu na miejsce było dużo wolnego miejsca. W piątek, w dzień, w którym jest pandemonium generalnie, tak się wydarzyło. No i jestem w ogromnym szoku, bo chyba rzeczywiście, gdyby brać na poważnie ludzi z Wyborczej oraz kumpli z takiej organizacji Miasto jest nasze, która ta organizacja dba o to, żeby wszystkim było naprawdę dobrze, lepiej im, czyli aktywistom, chyba wszystko się zgadza i nie ma korków. I tak już miałem po prostu wysłać do nich jakiś list gratulacyjny, spotkać się, nagrać materiał z ich szefem, panem Mencfelem, mylonym często z panem z Konfederacji, ale to nie jest pan z Konfederacji, to jest pan Mencfel, właściciel stuletniego auta, którym bardzo ekologicznie jeździ po mieście. Już tak miałem zrobić, że się spotkać, uściskać, to miałeś rację, ja się myliłem, przecież nie ma korków, faktycznie miejsce parkingowe po horyzont. Kiedy nagle jakoś tak zacząłem łączyć kropki i wyszło mi, że to chyba nie jest ich zasługa, bo kiedy tydzień temu jechałem z kolei spoza Warszawy, z Nadzegrza na Wawer, to normalnie tam jadę w piątek, był nie, niedziela, co ważne, niedziela, czyli kiedy wszyscy wracają do Warszawy do pracy, normalnie się jedzie w półtorej godziny, to przejechałem to w 40 minut. I tak, kurczę, wtedy tak się zastanowiłem nad tym. Teraz połączyłem te wszystkie kropki i wie pan co, panie Mencfel, miasto jest nasze, Gazetę Wyborczą, to chyba nie jest zasługa pana Trzaskowskiego, który zwędził jedną ulicę w centrum miasta. Podejrzewam, tak, ten, ja nie jestem specjalistą od drogownictwa, tak jak wy oczywiście, ale tak podejrzewam, tak na chłopski rozum, że wynikiem pandemii obowiązującej w Polsce, ciągle jeszcze chyba są szczepionki, więc chyba już nie będzie pandemii za chwilę, chociaż podejrzewam, że mimo szczepionek pandemia będzie już trwała dość długo, bo to też jest logiczne, w sensie alogiczne, alogiczne, jeśli chodzi o nasze państwo. To mi się tak wydaje, że to, że nie ma ruchu na mieście, to jest wynik tego, że po prostu ludzie pracują zdalnie w domach. W związku z tym nie jeżdżę auto swoimi samochodami oraz samochodami. Wczoraj musiałem dać samochód z przeglądu, jechałem też w godzinie szczytu wieczornej z kolei, autobusem był pusty.
Czyli te korki w autobusach też zlikwidowali się ze zwężeniem, czy ja nie wiem, o co chodzi. Ale tak poważnie podchodzę. Więc jest pandemia, ludzie pracują w domach, w związku z tym nie muszą przyjeżdżać do stolicy, bo jak wiadomo, większość, znaczy duża część pracowników warszawskich to są ludzie przyjezdni. W tej chwili siedzą u siebie na wsiach. Słoiki już nie przyjeżdżają, to rodowici warszawiacy nie, bo to są normalni ludzie, ale ci wczesno przyjezdni, co przyjechali 10 lat temu i mają się już za warszawiaków, znam paru takich, co to kiedy się sprowadzili 10 lat temu do Warszawy, natychmiast zmienili sobie opisy na różnych Facebookach i innych. Miejsce urodzenia? Warszawa. Nie to, że jakiś Piździszewo-Dolne, tylko Warszawa. Już nie jestem z Piździszewa, pogardzę moim Piździszewem. Mimo, że Piździszewa są fajne, ale już to jestem warszawiak pełną gębą, więc nienawidzę słoików, bo oni przyjechali do mnie tydzień później, po mnie. Ja już się zagospodarowałem, już mam mieszkanie na kredyt, już mam robotę świetną, w której muszę harować 2-4 na dobę, super fajna robota i jestem warszawiakiem, a ten słoik, co przyjedzie tydzień po mnie, to jest bardzo zły. No więc te wszystkie słoiki przestały przyjeżdżać do Warszawy. Ci, którzy sobie nie kupili mieszkań w Warszawie, nie wzięli kredytów, nie przywiązali się do banków i tak dalej. No i to jest chyba, co widzimy na ulicach Warszawy, efekt tego, że nie przyjeżdżają, a nie to, że jakaś jedna ulica została zwężona, jedna, druga, trzecia, będzie je zwężać do oporu, podejrzewam, razem z panem Trzaskowskim, bo jest teraz okazja ku temu, bo nie ma ruchu za dużego, więc można takie rzeczy robić, ale to nie jest wasza zasługa. Waszą zasługą za to będzie to, co się wydarzy za kilka miesięcy. Mam nadzieję, że za miesiąc, już nie mówię, że za miesiąc, tylko że za kilka miesięcy, kiedy to szczepionka wiadomej firmy, która ma swoje laboratoria w Wuhan, tam, gdzie dziwnym trafem wirus, który nas wszystkich ma wymordować, powstał, wykluł się i wydobył na cały świat, to ta firma, która ma tam swoje laboratoria od ponad dekady, dziwnym przypadkiem właśnie ona pracowała sobie szczepionkę, która jest jedną ze szczepionek, ale jak mówili specjaliści na początku całej tej awantury związanej z pandemią, to rok to minimum 10 lat to tak będzie dobrze, jeśli szczepionka powstanie, a tu nagle pyk! Niecały rok i firma z Wuhan, gdzie powstał wirus, ma już antywirusa. Przypadek, nie sądzę, ale o tym nie możemy chyba mówić, bo jak dziś doniosły media, mówienie o tym, że te szczepionki w ogóle to no, należy tak nawet najdelikatniejsze myślenie o tym, że chyba coś tutaj może być nie tak, ewentualnie, że szczepionki, które powstały równie szybko na świńską grypę dekadę temu, do dziś owocują odszkodowaniami w związku z chorobami, powikłaniami, różnymi rzeczami, które wydarzyły przy okazji brania tamtych szczepionek przetestowanych i wskazanych przez Komisję Unii Europejskiej, no to mówienie o tym, co się działo wcześniej, o tym, że ma się jakieś wątpliwości, jest zakazane. YouTube chyba jeszcze nie, ale to chyba jest kwestia godzin, tak podejrzewam, może się mylę, ale Facebook już dziś ogłosił, że wszelkie malkontenckie gadanie na temat szczepionek na Facebooku będzie banowane. I to nie tylko na tych głównych profilach, w sensie, jak to jest na ściance napisze, na przykład szczepionka, znak zapytania, to już go po prostu zabiją, tylko również na tych, na fanpage'ach oczywiście, bo one są bardzo popularne, a także w rozmowach prywatnych. Jak w rozmowie prywatnych na Messengerze sobie pogadacie z kimś, że szczepionka, znak zapytania, to was mogą wyrzucić z Facebooka, bo jesteście płaskoziemcami, foliarzami, wsteczniakami, faszystami, ksenofobami, rasistami, homofobami itd., itd. Wiadomo, że jak ktoś znak zapytania stawia, to jest po prostu nienormalny, bo jak w dzisiejszych czasach można stawiać znak zapytania? No to logiczne, tak? No więc mówienie o tym, o drogach nawet może być niedługo zakazane, bo jeżeli połączymy to właśnie z pandemią, tak jak ja to zrobiłem, to być może jakiś cenzor youtuberski, albo jak to wrzucicie sobie na Facebooka, stwierdzi, faszyzm, i was zbanuje. No więc tak, ale wracając do Warszawy i miasto jest nasze, i pana Trzaskowskiego, który robi wszystko, że miasto jest nasze, miało dobrze, że mieli dotacje, że mieli sukcesy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wracając do tego, pan Trzaskowski, poza tym, że udrożnił wreszcie sukces, panie Trzaskowski, też bym panu dał order, ale jednak chyba nie, za to, że pozbył się pan korku z Warszawy, a miasto jest pełne wolnych miejsc parkingowych. Oprócz tego, że zrobił to, o czym mówię, to w zeszłym tygodniu, pod koniec zeszłego tygodnia wspomniał o czymś, co mnie tak w sumie też, bo skojarzenia to przekleństwo, jak wiemy, tak? Więc jak pan Trzaskowski powiedział w zeszłym tygodniu, że jeśli, przeskakujemy na inny temat, że jeśli policja w czasie kolejnego strajku kobiet, czyli wiecie o jakim imprezie mówię, będzie legitymowała osobą postaci występujące w tym strajku i generalnie robiła podgórkę strajkującym w chwili, kiedy przepisy mówią o tym, że nie możemy generalnie spotykać się w większych grupach, bo jest pandemia, tak? No i znowu powiedziałem o pandemii, zaraz ktoś nam skasuje ten materiał, ale no nie można, po prostu
nie mówić o pandemii w chwili, gdy mówisz o rzeczywistości, bo pandemia jest naszą cholerną rzeczywistością. No więc on powiedział, że jeżeli jakikolwiek policjant zrobi cokolwiek z ludźmi, którzy łamią prawo, w sensie strajkując w czasie, kiedy jest zakaz zgromadzeń, to on cofnie pieniądze dla policji. Chyba się nie machnąłem, bo po niemiecku policaj to policaj, a platforma i policaj w Niemczech to jedno i to samo. Także dla policaj cofnie hajs i nie będzie policaj sobie tutaj nikogo aresztowało, nawet bandziorów i tak dalej, bo nie będzie miał pieniędzy. No i to znów takie skojarzenie już pozapandemiczne kompletne, bo jeśli sobie przypominacie sytuację z USA, United States of America, z ostatniego roku, kiedy to policja nie działała w chwili, kiedy płonęły miasta, no to jest właśnie efekt podobnej polityki, o której na polityko.tv robiliśmy parę programów z Radkiem Pogodą o tym, jakie to genialne pomysły mają demokraci amerykańscy, mówiąc, że trzeba zabrać pieniądze policji, bo ona jest niedobra. Dla przestępców w domyśle, ale nie mówili tego domyśle, tylko mówili, że jest niedobre, w związku z tym zabierali pieniądze policji, rozbrajali ją. Pamiętacie pewnie albo i nie, że w Nowym Jorku, jak zaczęły się zamieszki, to gubernator miejscowy zlikwidował cały oddział 600 tajniaków, którzy wychwytywali prowodyrów z tłumu i w związku z tym przeszkadzali w protestującym w dewastowaniu miasta. To robił burmistrz Nowego Jorku, no i to jest dokumentowane, bo on to robił. Tak spojrzycie w mediach albo w dokumentacji ratusza nowojorskiego, to spokojnie to znajdziecie. No więc tak to wygląda i pan Trzaskowski w sumie znowu staje się człowiekiem światowym, bo jakimś dziwnym trafem on i co ciekawe burmistrzowie miast i miasteczek rządzonych przez Platformę powiedzieli to samo, że jeżeli policja będzie robiła źle protestującym, przeszkadzając im w łamaniu prawa, to oni cofną te pieniądze. No i teraz połączę sobie kropki, bo łączenie kropek jest fajne. Czy pan Trzaskowski działa irracjonalnie? No, potencjalnie tak, ale de facto, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co robi się na zachodzie Europy oraz w USA, działa racjonalnie, bo taka jest polityka liberałów dzisiaj, żeby wyłączyć policję, żeby ona przestała działać, żeby można było spokojnie powodować zamieszki, które de facto mają na celu chyba zmienić sytuację polityczną w państwach, w których ta policja przestaje działać. Więc jeśli pan Trzaskowski, zgodnie zresztą z trendami zachodnimi, zwęża ulicę, likwiduje policję, to pozostaje pytanie, czy to jest trend, który po prostu się utrzyma i wzmocni, czy też jakoś damy odpór tego typu debilnym pomysłom. No, ale to jest temat na całkiem inny program. Dziękuję państwu bardzo. Rafał Tegafrowskiewicz, polityko.tv dla Życia Stolicy, Pomorza, Śląska, Podhala pewnie wkrótce, Małopolski, Wielkopolski, mojego ukochanego Podlasia i całej mojej ukochanej ojczyzny. Dziękuję państwu bardzo. Dziś was nie całuję w żaden sposób. Do zobaczenia wkrótce. Rafał Tegafrowskiewicz. Pa! Muszę skręcić.